Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarty dzień tego dnia z Ewangelią. Wczoraj kołysaliśmy, medytowaliśmy obraz Jezusa trenera. Uznaliśmy siebie, naszą rolę ucznia. Wybraliśmy Jezusa jako tego, który nas trenuje. Poprzez ćwiczenia, które nam proponuje, nabieramy tej tężyzny duchowej, tej wewnętrznej spoistości. Dzisiaj mamy obraz bardzo znany, obraz, który wydaje się być najbardziej, którym chcemy być jak najbardziej, jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, czyli obraz Jezusa lekarza. I zastanówmy się, kim jest lekarz. Lekarz jest tym, który stawia diagnozy, który rozpoznaje choroby, który wypisuje recepty i podejmuje wysiłek leczenia, uwolnienia nas od tej niedoskonałości, czyli od chorób, których doświadczamy. A choroba jest czymś, czego się lękamy. Choroba odbiera nam wewnętrzną harmonię naszego życia. Choroba w jakiś sposób nas dewastuje. Źle się czujemy z chorobą. Chcemy się od choroby uwolnić, jako zrzucić ją z siebie. Ale trzeba uznać Jezusa. Gdy uznamy Jezusa jako lekarza, to pamiętajmy, że On jest lekarzem autonomicznym. To On nas diagnozuje i On wie lepiej, gdzie chorujemy i jakimi osobami mamy być. Właściwie to Jego działalność lekarska w Ewangeliach, tak przynajmniej jest to przedstawione, prowadzi leczone choroby do przywrócenia im stanu pięknego stworzenia, istoty żywej, istoty żyjącej, jak mówi Księga Rodzaju. A więc istoty, która jest powołana do życia, życia tej harmonii wewnętrznej, życia w harmonii z innymi, relacje społeczne, a nade wszystko do tej relacji harmonijnej więzi z Bogiem, z Twórcą. I dlatego ta działalność Jezusa, którą chcemy się przyglądać, jak Jezusa lekarza, jest taka ważna, abyśmy nie narzucali Jezusowi, gdzie ma nas wyleczyć i jakie tylko choroby ma z nas usunąć. On jest lekarzem. Zechciejmy wybrać fragment z Ewangelii Świętego Marka dla przykładu działalności Jezusa jako lekarza. Marek 2:1-12. Jest to uzdrowienie paralityka. Od razu na początku chciałbym wprowadzić taki obraz Jezusa, który w tej scenie, to nam pomoże w lekturze tej perykopy, który chce uzdrowić wszystkich tam zgromadzonych i uzdrowić tak, jak On chce. To On stawia diagnozy i to On nas leczy. Leczy także zgromadzone tutaj osoby. Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. A więc mamy wprowadzenie takie harmonijne. Tłumy gromadzą się, aby Jezusa słuchać, aby wypełniać się Jego Słowem. Są takie tłumy, że trudno się do Jezusa dostać, a Jezus naucza, głosi, jako budowniczy, jako trener. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy mówili: On bluźni, któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej, powiedzieć paralitykowi: odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumiewali się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Trzymajmy ten obraz Jezusa lekarza. Bardzo często, jak wiemy z narracji ewangelicznych,
osoby przychodziły do Jezusa, aby uzyskać uzdrowienie ze swoich dolegliwości, ze swoich chorób. A więc mamy Jezusa, który naucza tłumy dookoła zebrane, Jezus jest w domu. I teraz mamy akcję skoncentrowaną na tych czterech i na tym paralityku. Nie mogąc z powodu tłumu dojść do Jezusa, nad domem, w którym Jezus nauczał, ściągają zadaszenie, a wiemy, że w tamtych czasach nie było to wielką trudnością, tak domy były budowane, spuszczają tego paralityka przed samego Jezusa. Przed samego Jezusa. A więc podejmują te osoby, tych czterech noszących tego paralityka, który nie mógł w własnych siłach chodzić, podejmują wysiłek, angażują się, zastanawiają się, jak do Jezusa dotrzeć. A więc są to osoby celu, zaangażowane. A więc są to osoby relacyjne. W jakiś sposób zależy im na uzdrowienie tego paralityka. A więc oni tego nie potrzebują uzdrowienia z relacji społecznych. Oni już są zaangażowani, tych czterech. Teraz Jezus, patrząc na nich, Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. To jest to przejście. Widzi ich wiarę, z ich zaangażowania wnioskuje, że oni, skoro spuszczają tego paralityka przed Niego, to w Jezusie widzą źródło uzdrowienia. Zauważmy, że ani tych czterech, ani paralityk nic nie mówią. Oni działają. Natomiast teraz Jezus, widząc ich wiarę, odnosi się do paralityka. Piękne wyrażenie. Dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. Nie wiemy, czy ten paralityk chciał także uzdrowienia z grzechów, ale teraz wyczuwamy, że chodzi także o dotknięcie, uzdrowienie zgromadzonych tam uczonych w Piśmie. A więc Jezus, już wiemy z narracji, uzdrawia jego chorobę fizyczną i uzdrawia go jego chorobę duchową. Uzdrawia go, diagnozuje w sposób autonomiczny, uzdrawia go z jego choroby fizycznej i jego choroby duchowej. Jako człowiek zapewne był grzeszny. Nie znamy jego grzechów. A więc przywraca mu ten stan istoty żyjącej, stworzenia pięknego, stworzenia powołanego do życia. Nazywa go dzieckiem, jak ojciec zwraca się do tego chorego. I teraz to są osoby, które otrzymały tą łaskę uzdrowienia, ale także tym uzdrowieniem chce Jezus dotknąć uczonych w Piśmie. I tu już jest nieco trudniej. Te nasze schematy myślowe, nasze zranienia, nasze konflikty, nasze wewnętrzne zranienia bardzo często mogą powodować, że chociaż chcemy uzdrowienia, to jednak chcemy uzdrowienia na taki sposób, jak my chcemy. Jest nam trudno przyjąć to działanie Jezusa lekarza, że to On nas diagnozuje, On nas leczy, On wie, jakie choroby w nas są, On wie, jaki obraz nas jako istoty zdrowej ma nam przywrócić. I to jest ważne w tym momencie, bo ci, którzy tam siedzą, ci uczeni w Piśmie, nie dostrzegają w Jezusie tego Boga, który leczy, ale patrząc na tą scenę uzdrowienia, myślą w swoich sercach. Ta perykopa jest zbudowana w tych dwóch wymiarach, działalności dostrzegalnej, widzialnej i działalności tej ukrytej, w myślach, w sercach. Ale Jezus także tych serc, tych myśli chce oczyścić, chce uzdrowić. I teraz oni oskarżają Jezusa, że nie rozpoznają w Nim jako Boga. Bluźni, oskarżają Go jako bluźnierce, a więc są chorzy. Są zarażeni ślepotą, są zarażeni swoim własnym schematem myślowym, swoim własnym ocenianiem, takim raptownym i negatywnym działalności Jezusa. Jezus próbuje do nich dotrzeć, próbuje także ich uzdrowić. Jezus zaraz poznał ich myśli, mówi, czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Zastanówcie się, badajcie, interpretujcie wydarzenie. Nie interpretujcie wydarzenia przez własną interpretację. O, czy teraz spotykamy się, interpretujemy wydarzenie przez własną już interpretację, którą mamy w głowie, a nie wydarzenia rzeczywistości, w którym uczestniczymy. Cóż jest łatwiej powiedzieć? Powiedzieć paralitykowi, odpuszczone są Twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań, weź swoje nosze i chodź. Chodzi o uzdrowienie całego człowieka, tego paralityka. Przywrócenie mu tego stanu pięknego stworzenia, stworzenia żywego, który jest powołany do dynamizmu, do ruchu, do relacji. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka. Mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. A więc to jest ten sposób skonfrontowania ich, że oni mają jeszcze cięższe choroby niż ten paralityk. Ale oni, jak
się wydaje, tego w sobie nie widzą, nie chcą przyjść do Jezusa i poprosić o to uzdrowienie, które tylko Jezus może im dać. Natomiast tłumy tam zgromadzone, widząc ten przykład uzdrowienia, które Jezus okazał temu paralitykowi, zdumiewali się, wielbili Boga, mówiąc jeszcze, nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. A więc tłumy, poza tymi uczonymi w Piśmie, mają oczy do patrzenia, serce do pojmowania, żeby dostrzegać Jezusa jako lekarza. I oni także będą przechodzić i to uzdrowienie otrzymać, bo przyjdą z tą samą swoją nędzą, z tymi swoimi chorobami, swoją niemocą i w Jezusie będą odkrywać lekarza. Także i ty zastanów się, kim jest dla ciebie Jezus lekarz? Czy pozwolisz Jezusowi siebie zdiagnozować? Czy uznasz te choroby, które Jezus ci powie, które Jezus ci wskaże? A co ważniejsze, czy pozwolisz Jezusowi, aby On cię leczył? Aby On przywracał ci ten obraz dziecka, dziecka Bożego, do którego każdy z nas został powołany.